takim razie witam wszystkich jeszcze raz, już teraz oficjalnie wybiła 17. Dzisiaj będziemy mieli trzecią część kampanii. Kampanii już można nazwać, nie? No, a jak się nazywa? No jak można nazwać? Dobre. Jak można nazwać tę kampanię? Przygody? Pierwsze głosowanie na czacie. Kronriego. Ankieta, bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, tylko tam nie można wpisywać. O, bardzo dobrze. To będzie pierwsza ankieta. Marcin, przygotuj ankietę. Niech ludzie piszą na czacie, jaki jest nazwa, a nazwa tej kampanii. Ona będzie na kanale. Jaka nazwa i najlepsze pomysły wpisz do czatu. Powiedzmy z 6 pomysłów i daj ludziom do głosowania. O, po trupach do celu. Śmierdząca sprawa. Dobre, po trupach do celu, dobra. Albo po trupie. Magowie śmierci, ten wisielczy humor wasz. Tak, czyli co, już rozumiem, że ankieta już niepotrzebna, tak? I dzisiaj gramy trzecią część. Zaczęło się tak, że bohaterowie podróżowali i szukali ciała niejakiego mistrza Linharta Tolsena. I w końcu udało się znaleźć w wiosce pełnej fanatyków Ulryka, gdzie bohaterowie postanowili wykraść ciało i uciec z nim. Mieszkańcowej wioski okazało się, że są wilkołakami i ruszyli w pościg za naszymi bohaterami. Po drodze jeszcze bohaterów złapali strażnicy dróg. Jednym z nich był Kurt, który okazało się, że był ukrywanym, jest przyjacielem czarodzieja drużynowego i przez większość sesji, jakieś 3/4 czarodziej, taki strażnik, ukrywał swoją tożsamość i uratował naszych bohaterów z karczmy, która została napadnięta przez wilkołaki. Jopsika lewego. Dziękuję. To jest bardzo ważne. Tak. Za tą mentalną wiadomość. Każda kropla była ważna, tak. Wyliczona była. Tak. Bohaterowie uciekli i potem była walka w lesie z goniącymi ich wilkołakami i bohaterów uratował za użyciem punktu przeznaczenia Nikosa. Tak było. Uratował ich krasnolud Skarskin, który, jak się okazało, co zrobił? Wpisany do księgi uraz już. Wpisany jest, tak? Oczywiście. I Skarskin zaprowadził do bohaterów do swojego domu, wyjawił, okazało się, że zna, to był pomysł w ogóle wasz, że zna mistrza Linharta i jak się okazało, że jeszcze jest jego ciało, więc wyjawił, kim był mistrz Linhart, że był pierwszym czarodziejem śmierci, więc jego ciało może być naprawdę bardzo cenne. Bohaterowie niesłusznie zaufali Skarskinowi, spędzili noc w jego domu i obudzili się, kiedy dom był już w płomieniach. Konia udało się uratować. Ciągnęliśmy go razem. Wystrzelił. Wystrzelił. Podciśnienie i wystrzelił. I dobrze, i przypomnienie jeszcze, kto w ogóle uczestniczy w naszej wspaniałej przygodzie. Sorry, zaczniemy od ciebie. Przedstaw się ładnie. Krasnolud. Dziękuję. Tronry Gim Gonson, ochroniarz krasnoludzki, jak już wspomniałem, który sobie upodobał topór. Krasnolud spokojny, wyważony. Jak już bije w ryj, to już za coś, Nikos. No, siła ofensywna drużyny raczej, no nie mózgowiec na pewno. No na pewno nie. Cechy szczególne jego? Aha, tak, ucho kalafiorowate. Mały toporek, który nosi zawsze przy sobie. Drewniany. No akurat ten jest plastikowy. Plastika. I co tam jeszcze, czekaj, i to było? A, i lubię tylko ciemne piwo. Też sztuczne drewno. Też sztuczne drewno, dokładnie. Dobra, i lewy gra? Człowiek, Paulus Mor, porywacz zwłok. Taki lekko po 30, czarne włosy, zielone oczy. Z twarzą łajdaka. Z twarzą pospolitego łajdaka o cienkich brwiach, który ma jakiś dziwny uraz do kobiet, dalej nieokreślony. I to chyba tyle. Geniusz artymetyczny na pewno. Geniusz. Trzeba szukać pozytywnie. Geniusz albo debil. Dziękuję. Dziękujemy. Karol. Tak, to jest... Jestem czarodziejem, człowiekiem Giselbrecht Geboje. Właściwie uczeń czarodzieja na razie. Jeszcze ciężko powiedzieć, że czarodziej. Zielone oczy, ciemny blond włosy, wysoki, taki no, w miarę zbudowany, powiedzmy. Nie powiem, że dobrze, ale zbudowany na pewno. Tak. Młody. Dwie ręce, dwie nogi. No, młody, 19 lat. Niestety nie ma nosa. Niestety, tak jakoś wyszło. Ale to się zdarza. I naszyjnik z psich zębów. No właściwie tyle. Najważniejszych rzeczy. No i Nikos gra Kurtem. Tak, Kurt Hallstein, strażnik dróg. Dołączył do drużyny dopiero na ostatniej sesji.
Lekko garbaty, nie lubi widoku krwi, pochodzi ze znamienitego miejsca Teufelfeuer w Reichlandzie. Ostatnim mieszkańcem chyba tam. Chyba tak. Jedynym, założycielem. I bardzo, bardzo przywiązany do swojego kunia. Dlatego pozwoli nam go ciągnąć. Tylko dlatego. Tak. Panowie, szlachetni wojownicy, bohaterowie. Kilka dni temu wam się naprawdę poszczęściło. Gdyby nie Kurt, przyjaciel Giselbrechta, kapitan straży dróg, oddałby was z pewnością pierwszemu lepszemu łowcy czarownic. Pamiętacie, o co byliście oskarżeni? O demonologię, nekromancję. Nekrofilię. Tak. Lewy. Pierwszy słyszę. Jeszcze się ruszał. I los wam sprzyjał, ponieważ nawet zdołaliście uciec z napadniętej przez synów Ulryka karczmy. Choć zdrada ze strony Skarskina Borsona, jednookiego krasnoluda, kradzież ciała mistrza Linharta Tolzena i próba zamordowania was na pewno nie ujdą mu na sucho. Od kilku dni podążacie jego starannie zacieranym szlakiem, unikając ile się da drogi z obawy przed napotkaniem ewentualnych ludzi, którzy przetrwali rzeź w karczmie Zguba Mutantów. Tronri od wczoraj nie jest w stanie iść o własnych siłach. Nieprzytomnego wieziecie go na koniu. Sami jesteście obolali po walkach, ucieczkach i po pożarze. Liczycie na odpoczynek i na wizytę u porządnego medyka. Na domiar złego nie spotkaliście nigdzie Gwizdawka. Nie wiecie, co się mogło z nim stać, czy został w Brumwaldzie, czy dotarł do Zguby Mutantów i tam zginął, czy może powędrował w przeciwną stronę, niż was wieziono. Nie wiadomo. Od samego poranka idziecie w stronę Fauschlag, góry Ulryka. Na płaskim szczycie widnieje wielkie miasto Białego Wilka, Middenheim. Po podejściu bliżej jeszcze widać pobojowisko po 15-dniowym oblężeniu miasta przez armię pana końca czasów Archaona, którego wojska rozbiły się jak jedna wielka fala o skałę. To tutaj niedawno cesarz Karol Franz przegonił armię chaosu i powstrzymał burzę zniszczenia. Miasto obecnie przeżywa odbudowę, a resztki machin oblężniczych wciąż tkwią na middenheimskich włościach. Idziecie drogą, już nie dało rady inaczej, w międzyczasie do miasta. Droga prowadzi do wiaduktu, który idzie w stronę wschodniej bramy. Wchodzicie w tłum uchodźców, którzy starają się znaleźć schronienie w murach miasta. Ludzie wędrują ze swoim dobytkiem w beczkach, na wozach i w plecakach. Ruch zostaje jednak wstrzymany, gdyż przed wami straż dokonuje rewizji wchodzących. Kurt jednak, jako przedstawiciel prawa, postanawia ominąć kolejkę, prowadząc was za sobą. Przeciskasz się przez wszystkich, razem ze swoim koniem, którego prowadzisz, a na nim leży Tronri. Przeciskasz się i podchodzisz do strażników miejskich, którzy pilnują wejścia na wiadukt. Podchodzę do tego, który tam pilnuje. Mhm. Panie, przepuśćcie, rannego wiozę. Proszę bardzo, proszę. Dowierzamy. Wszystko w porządku na drodze? Tak jak to na drodze, no w miarę spokój. Paru mutantów, paru zwierząt ludzi. Dobrze. Panowie, przepraszam. Oni są ze mną. No tak, ale pan jest przedstawicielem, a jest zarządzony przez Milena Marszałka. Podatek 2 pensy od nogi na odbudowę bramy. A to cholera się na dwie się łapie. No, jakbyśmy ci obcięli, byś ten nie zapłacił. Nie, no uruchomiliśmy to niedawno otwarta brama wschodnia, więc są koszty. Krasoludom trzeba zapłacić. No to taki naród. Dobra, to ja oddam za 3 osoby. Jeśli dobrze liczę. Nie, tak. A tak, no 2 pensy od nogi. Dobrze? To płać za siebie. Nie no, to nie musi przedstawić się na pewno. Ja mam kasy przede wszystkim. Czy pan jest członkiem gildii czarodziejów i alchemików? No tak. Znaczy właściwie to nie, ale uczniem jestem. Proponujmy od razu zmierzyć do gildii w celu wykupienia licencji na rzucanie zaklęć w obrębach miasta. A, no dobrze. Zrozumiałem. Czy coś na handel? Nie. Nie, nic. Dobra. Move along.
Dlaczego powiedziałeś, że nic na handel? Myślałem, że się ktoś sprzedawał. Zobaczcie, jak widzicie, Tronny jest nieprzytomny i nie ma z nim żadnego kontaktu. On właściwie tylko... mam rocze coś pod nosem. Nie odpowiada i na was i nie reaguje. Jego noga jest w bardzo opłakanym stanie. Myślisz, że to do medyka, czy od razu do jakiegoś... Nie, do medyka. Może coś tam jeszcze się da zrobić z tym. Na magiczne leczenie tego na pewno nie stać. Chyba, że do świątyni. Nie, też go nie stać. Tak, to aż tyle też nie mam. Spróbujemy u medyka, jak nie na to do świątyni. Może jakiś datek większy i tam go... Panowie, a wy podjeżdżacie, podchodzicie pod bramę wschodnią. Brama, widzicie, że jest obudowana cała krasnoludzkimi rusztowaniami i krasnoludy ściągają to rusztowanie, powoli rozbierają. Widać to sami inżynierowie budowniczy, wyposażeni w młotki, piły, jest mnóstwo wozów, które znosiły tutaj materiały i rozbierają całe rusztowanie i brama jest już otwarta. Wchodzicie do miasta. Wchodzimy. Tak. Może zmienimy sobie krasnoluda tutaj na jakiegoś świeżego. Tego zostawimy, weźmiemy jakiegoś z bramy. Nie zauważam. Nikt nie zauważy, to jest to samo. Wszystko jedno. Albo wiem co, damy mu młotek i jakąś siekierę, powiemy, że spadł i coś mi się w nogę stało. I za miasto musi zapłacić za naprawę. I leczenie. Ja mam pytanie jeszcze do widzów, czy słychać dźwięki, które właśnie tutaj puszczamy? Nie, to są dźwięki. Dobra. Jakieś. Bitwa? Nie, budowa. Słuchajcie, wchodzicie do miasta Wojego Wilka, przekraczacie wielką basztę, bramę i wchodzicie i od razu czujecie zapach. Z jednej strony jest to bardzo chłodny zapach, ponieważ spiliście się, jesteście bardzo wysoko, jest od razu dużo chłodniej, ale przy okazji jeszcze czuć no, te wspaniałe aromaty miejskie, czyli już gdzieniegdzie czuć kanałami, śmieciami, brudem i dodatkowo jeszcze tysiącami uchodźców, którzy pakują się do miasta przed wami, za wami i są ogromne kolejki, dodatkowo są przez cztery bramy, więc tych uchodźców jest naprawdę dużo. Dodatkowo na ulice są naprawdę bardzo pełne przeróżnej maści ludzi. Przy bramie jeszcze jest mnóstwo kramów porozstawianych, ludzie zachwalają swoje towary, ale także zachęcają, żeby skorzystać z ich usług, prowadzą nowo przyjezdnych w najróżniejsze miejsca i jest ogólnie bardzo duży rumor. Podbiega do was i łapie do ciebie za twojego wierzchowca. Podbiega mały chłopak. Chłopak jest ubrany, wydaje na ulicznika. Ubrany bardzo, bardzo licho, podarte ciuszki, trochę brudy na twarzy. Dzień dobry panie, potrzebuje pan jakiejś dobrej karczmy? Ja wiem, gdzie jest bardzo dobra stajnia, mogę pana zaprowadzić. Do medyka prowadź. Do medyka, bardzo proszę, do gildii medyków? Czy jest pan gdzieś taniej? Do gildii. Do gildii medyków. To bardzo proszę tędy, ja poprowadzę konia, dobrze? Dobrze. Dobra, więc puszczasz konia, idziesz obok niego. Masz mały. Drugi dostaniesz, jak na zaprowadzić. Uuu, srebrniak! Dziękuję bardzo panu. To proszę, proszę tędy. Podchodzi jakiegoś... Jakiś facet podchodzi do siebie taki, wiesz, brakuje... Ja mogę zaprowadzić do jednego fajnego medyka. Bardzo tanio weźmie. Konia popiluj. Mamy przewodnika. Fajnego medyka. Pan uważa, bo tutaj bardzo łatwo mogą okraść. Był pan kiedyś już w Midenheim? Pan chyba jest strażnikiem dróg, prawda? A ty chyba bardzo dużo gadasz, nie? Pół niziołek. Już bardzo nie uda się. Gadam tyle, ile mi płacą. A. Zawsze nie mogę gadać panu cały dzień. A co temu panu? Chyba krasolut, prawda? Chyba tak. A co temu panu? Co, żyje? Bo może do świątyni Mora. W następnej kolejności. Słuchajcie, idziecie główną ulicą, która prowadzi od wschodu do centrum miasta. Prowadzi was... drogą, tak jest. Mnóstwo budynków, ale ulica jest bardzo szeroka, ale są ogromne, ogromne tłumy. Dzieciak was prowadzi, przeciska się, a wy idziecie i trzymacie się swoich sakiewek chyba, prawda? No tak, tak. No właśnie. Proszę pana, pan będzie chciał do jakiejś karczmy? Karczmy, że można spędzić noc? Później. Tak, ale do później. A pan jest z Midenheim? Ja tutaj mieszkam z mamą i z moimi trzema braćmi. Miałem też siostrę, ale umarła podczas oblężenia. Takie życie, muszę. Dzielnie broniła młodów? Nie, moja siostra była w swoim pokoiku i działo armatnie trafiło prasą w naszą chałupę. Co, sama była w tej chałupie? Słucham? Sama była w tej chałupie? No,
pokoiku swoim, tak. To dużo mają chałupy, jak każdy ma własny pokój. Już mniejszy jeden pokój. Chodźmy, Breza. Coś brezi pod nosem. Wchodzicie do dzielnicy kupieckiej, gdzie jest już mnóstwo usługowych budynków po lewej, po prawej stronie. Mamy mnóstwo kowali, sklepów, balwierzy i także mijacie siedzibę firmy przewozowej Biegnący Wilk. W ogóle się zapytam, czy te tropy prowadziły do miasta tutaj, za Kresnoludem? Tak. Tak, poszliście. No, tak się właśnie chciałem upewnić, czy nie zbaczamy ze szlaku za bardzo. Na razie musimy uratować temu życie przynajmniej, bo z tej nogi chyba nic nie będzie. No właśnie. Dochodzicie do bardzo dobrego skrzyżowania, przy którym jest pomnik. Władcy sprzed kilkunastu stuleci, który miażdży swoim butem ogromnego szczura pod swoimi piętami. Pomnik upamiętnia wydarzenia z 1111 roku podczas czarnej zarazy. Młody chłopak prowadzi, skręca w lewo i po kilkudziesięciu krokach trafiacie pod ogromny budynek wykonany z marmuru, gdzie przed budynkiem jest bardzo wielu poranionych, chorych, kaszlących ludzi. Próbujemy ich ominąć. Tak, dokładnie. Ja mogę popilnować konia, to pan wejdzie ze swoim kolegą. Ja popilnuję. No, ty popilnuj sobie konia. Nie wiem. My ci konia pilnować nie będziemy. Słuchajcie, jak wy stoicie z żywotnością? No właśnie. Będę chciał tam wejść jeszcze. Ja mam 9. Ja mam 2. No to kiepsko. Ja mam 2. Mi brakuje 3. Karol? Ja mam 9. Gieselbrecht. Masz ile? 9. A ile masz maksimum? 12. Karol, to jesteś na maksa. Lewy jesteś, Paulus. I masz 2. To jesteś ciężko ranny jeszcze. I 9 mam. Chronri, tobie wstrzymamy odzyskiwanie, bo jesteś już ciężko chory. Czasami na trupach widziałem świeższe ciało, że na jego nodze, więc... Ja pilnuję, czekam na zewnątrz, niech pierwszy rzut wchodzi, no weźcie go i zabierzcie do medyka. Łapę pod ramię, ja pod drugie i go wnosimy. Dobra. I wprowadzacie go. Tak. Przepychacie się przez ludźmi i wchodzicie do recepcji. Starsza pani jest za recepcją. Przepychacie się przez tych wszystkich... Ludzi bez pieniędzy. Tak. Właśnie. Z drogi. Właśnie, jest wielkie... Płacący idą. Wielkie oburzenie w kolejce, no ale w końcu przepchnęliście się, można powiedzieć, że po chamie jest... Na ostry dyżur przyszliście. Ja mam wprawę wpychanie się w kolejki. Zaraz, kolejka jest. Co? Na koniec kolejki! A kto to powiedział? Pani jest zawsze za ladą. Ale ten pan bardzo ciężko umiera. Ludzie odsuwają się aż. Teraz jak weszliście do budynku, to momentalnie dociera was zapach od jego nogi. On potrzebuje bardzo, bardzo pilnie pomocy. I płaci złotem. To pilna wizyta u doktora Umsa. No dobra, nie chcę jednak pomocy, widzę. No dobrze, no to ile 4 złote korony. Opatrzcie! 4 złote korony. Rozumiem, że to pełną uwagę doktora dostaniemy za to. Tak, i wszystkie potrzebne zabiegi. Tak. To płacę teraz czy przy wyjściu? No teraz. Przekaż dalej. Ja sobie wezmę jedną za usługę. Wiadomo, że to nie ma co się targować o ten. Tu chodzi o zdrowie i życie. Kobieta pokazała wam korytarz i wchodzicie do głębi gildii medyków, gdzie akurat są przyjmowani pacjenci. Wchodzicie do środka, podchodzicie pod wskazane drzwi, ale akurat jest. Nie ma kolejki, ale już jeden pierwszy mówi, tu trzeba poczekać. Więc siadacie sobie. Razem krasnoluda kładziecie na podłodze i widzicie naprzeciwko was mężczyznę, który jest w przeciwdeszczowej pelerynie, ma goły korpus, kolczastą obrożę na szyi, rękę na temblaku, podrapania na twarzy i klatce piersiowej oraz łysą głowę. Dzień dobry. Ja was chyba kojarzę. Nie. Już nam 3 osoby dzisiaj tak mówiły. Takie mamy
taką twarz mamy wszyscy. Łajdaka. Tak, z politego łajdaka. No. Wszyscy mi to mówią. Myślałem, że was powiesili. Nie, to chyba nas pan myli z kimś. To, że nosiłem lektykę dla Widmana, nie znaczy, że jestem głupi i ślepy. Może straciłem na wojnie włosy, ale słuch mam jeszcze bardzo dobry. Nie, jak się wy dostaliście. Spokojnie, on nie żyje. Zresztą moich trzech współnoszących tak samo. No to problem z głowy. Jeśli nie macie co obawiać. Wasza sprawa. Otwierają się drzwi od medyka i wychodzi jakiś poprzedni pacjent. Wchodzi. Który z panów teraz? Ten pan. Musimy pomóc, bo co? Wnosimy. Dobra, proszę bardzo tutaj. Wchodzi do środka. Mężczyzna, wiek około 60 lat, łysy na czubku głowy, siwe włosy po bokach, okularki na nosie i zafajdany krwią i różnymi innymi płynami farty. Co jemu jest? Nie widać. Odwija mnie nogawkę czy coś. Coś w nogę. Jeszcze ktoś mu zaaplikował jakieś paskudne zioła z zajca. Dobrze, proszę wyjść. Wychodzimy. To wychodzimy. Mhm. Sakiewkę jego weź ze sobą. Tak, no właśnie. Wie. Nie zostawię go z sakiewką. Dobra. Wychodzicie na zewnątrz. Niech tam do lektyki. No i co z nim? Się okaże. Zobaczymy. Albo będzie kuśtykał, albo będzie chodził normalnie. Jestem Himmler. Jakoś mi się kiepsko kojarzy to. Z czego? A nie wiem, tak jakoś. Znałem kiedyś takiego jednego. Językowy panie Himmler wreszcie uciekli stamtąd? Wydaje mi się, że tak. Było dość paskudnie. A co się tam wydarzyło? No, byliście chyba. Tylko przez chwilę. Bestie widzieliśmy, ale to tyle. Nie zastanawialiśmy się za długo. Ludzko-wilcze hybrydy. Bestie. Rozszarpały żołnierzy. Może by nie byli pijani, to może by mieli jakieś szanse. A ty jak uciekłeś w takim razie? Przyznam, że jak obudziłem się rano, to okazało się, że jeszcze mogę chodzić. Nie wiem. Wpadały przez okna, przez drzwi, zbiegały po schodach z piętra na dół. Złapałem, co miałem pod ręką. Pamiętam, że jednego ogłuszyłem, a reszta musiałem je któryś zaatakować od tyłu. Podrapały mnie jak jasno cholerę. I tyle co pamiętam. Obudziłem się rano, wszędzie mnóstwo krwi. Same trupy. Widmanowi urwali głowę. Wydaje mi się, że go torturowali wcześniej, ponieważ znalazłem go na zewnątrz. Słyszałem jakieś krzyki torturowanego. To mógł być on. Czemu mu nie pomogliście? Bo byliśmy już daleko. No, myślę, że gdybyśmy się wrócili, to jednak raczej nie dalibyśmy rady. Słuchajcie, nic do was nie mam, więc nie musicie się obawiać. Patrzę, czy ma jakieś ślady po ugryzieniu na przykład? Wiesz co, no on jest ogólnie. No jest poraniony. No. Ale nie takim, po takim typowym ugryzieniu. Wiesz co, no jest zabandażowany, więc ciężko stwierdzić. To dobrze, żeście tu dotarli. Właściwie wcześniej od nas. Zabrałem się z uchodźcami, wozem mnie przewieźli. No a teraz co? Jakoś nie mam ochoty iść do świątyni Wereny, żeby zgłaszać, że wędrowny sędzia nie żyje. Kiepska praca. Czuję, że garba od mnie zacząłem dostawać. No niestety. Czasem tak bywa. Myślę, że spróbuję się może zatrudnić jakiejś kompanii przewozowej jako ochroniarz. Myślę, że tutaj może się znajdzie miejsce. A wy? A my sami jeszcze nie wiemy, tak. Na razie odpoczywamy. Zobaczymy najpierw co z kolegą.
Ale pewnie parę dni będziemy musieli to spędzić, a potem gdzieś dalej. Ale nie wiem gdzie. Wychodzi lekarz. Ja panów poproszę tutaj. A, to. O, trudna męska decyzja, która będzie. Panowie, mamy tutaj bardzo poważne zakażenie. Nie wiem, co się stało waszemu towarzyszowi, ale dodatkowo sposób leczenia tej rany odbiega daleko od praktyk medycznych, do których ja jestem przyzwyczajony. Bardzo mi przykro, ale w tak zaawansowanym stanie infekcji nie jestem już, nie mam możliwości, żeby mu pomóc. Jedyne, co mogę zaproponować, to amputacja nogi. Jeżeli czy idziemy do świątyni i się wymodlić. Ale będziemy musieli to najwyżej wrócić, ale to jest problem. Oczywiście jest też taka możliwość. Może zależy jak dobrze, jak macie ciężkie sakiewki. Nie ukrywam, że u mnie nie będzie to dużo tańsze pewnie. No i amputacja może tak kosztować? Za operację to będzie 15 złotych koron, no i wasz kolega kilka dni tutaj spędzi. Jeśli chcecie spróbować w świątyni Szali, to bardzo proszę. To chyba spróbujemy. Na razie. No jeżeli wrócimy w takim razie, jeśli nie pomoże. No cóż, to dziękujemy. Ale zanim może wyjdziemy, bo jak już jesteśmy u pana doktora, to ja jestem trochę poraniony. Nie wiem, czy można liczyć na jakąś szybką konsultację. Idę tak przygotował chorzy i wie pan co przy okazji? Tak jest, nie? Nikos, tak? Tak jest. Dobrze, sprawdza twoje rany. Tu jest zdjęcie, coś mi takiego wyskoczyło na plecy, tak? Będzie dobrze. Myśli pan, że mogę zarobić coś na tym, że przybył w kształcie Elvisa? 8 punktów żywotności. O, to mam 10. Ci przywraca. No to musisz też. Też musisz zajrzeć. Ty nie. Muszę zajrzeć. Ty nie. Ja nie. Dobra, nie musisz zaglądać świątyni Szali, może ci pomogę. Będziesz teraz stał w tej kolejce? Czekaj, jego tam nie ma. I płacił. I co, i wychodzicie? No tak, no dziękujemy co, za... Wynosicie tak, go. Tak, bierzemy go pod rami i wynosimy. Wynosicie go, jedno ramię na jednego, drugie na drugiego. I co z nim? Pyta się Kindler. Nie za dobrze. Kiepsko. Idziemy do świątyni Szali i może tam mu pomogą, jak nie, to trzeba będzie chyba ciąć. Facet wstał, jest wyższy od was i szerszy decydowanie. No to powodzenia życzę w takim razie. Trzymajcie się z dala od kłopotów. No i tobie też powodzenia. No i potem on wchodzi. Wy wchodzicie. Mijacie cały ten tłum. O, to ci, o. Pokazuję ich palcami. Wychodzą do ciebie. No i co? Albo tniemy, albo idziemy do świątyni Szali. Może wymodlimy. Może coś wymodlimy, no. Ale nie wiem skąd będziemy mieli pieniądze na to. On sobie tutaj za to życzył 15 koron. Za operację. Dobra, ale ciekawe ile kapłanki krzywdą. Co łaska. Tak, co łaska, ale minimum. Może szczera modlitwa wystarczy. Kto wie. Dobra, no to wychodzimy. Proszę pana, to co teraz? Idziemy. Wiem, gdzie jest bardzo dobra karczma. I ty jeszcze chcesz. Mój wujek tam pracuje. Jeszcze ja to kolejki są tam z trasy, co będziesz wchodził. No, ale on ma pieniądze w przeciwieństwie od tych ludzi. Dobra. Nie ma czasu, bo nie mogę. Nie, jak ty się robisz w szpitalu. Nie. Dobra, mały, masz tu i czekaj. Ale proszę pana, wszedłeś do środka. Tak. Dawaj, nie ma co narzekać. No, ale jestem na mnie obrzęb polowy, wasze imię. Wszystko słyszałem. Jeszcze dostaniesz na pewno z jakiegoś. Dobra, chodzę tam. Dobra. Przepychasz się. Drugi znowu! Cholera jasna! My tu z prawdziwymi problemami stoimy. Dobra, podchodzę do Lady. No. Jestem powiedzieć, jak stoję. Co, pan też ma pewnie pieniądze? Pieniądze może i mam. Ale nie po to wystaję na drogach, ratując, nastawiając własnego karku, żeby właśnie dobrze żyło, żeby teraz stać w kolejkach. Muszę na szlak wracać. Dobra, to jest dokłady. Posmarował. I czekaj, czy pojedzie. Zobaczymy, czy pojedzie. Ale mam też pieniądze. To zniżka dla strażników dróg. 3 złote korony.
Dobra, zniżka. O, czyli w sumie jedno złoto kolano, tak? Zniżka 3 złote kolano, teraz 4. Szalki wybrał tego najgorszego szylinga, nie wiem, co będzie dzieciak. Są z południa, bo to z południa. O! Ten to tak jest jeden. Kochanika, nie mam innych. Pan rzuci przy okazji, no. Bo to jest z południa Imperium, oni tam takie mają. Dobra. Nie tam jest wszystko w grze. Czekasz w kolejce. Jeszcze czekasz. Wychodzi... Ten, którego im wcześniej opisałem. A mogliśmy mu powiedzieć. Dobra, minął się, poszedł. Wchodzisz ty, trochę to przyspieszymy. Ile masz żywotności? Jeden. Jak tam na drogach? Jak to jak zawsze, no mnóstwo tych mutantów, zwierzoludzi, heretyków, nekrofilii, naszych... Kolonoskopia będzie potrzebna. Nikos, 7 dostałeś, masz 8. Zalecam lewatywę. Dobra, na wszystko. W tamtych czasach to wszystko leciło. Może krasnoludowi trzeba zrobić, noga się sama uzdrowi. Na pewno nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. Lewatywę do nogi. Tak? Czekacie na niego. Słońce już tak się chyli ku zachodowi. Kiedy ty wychodzisz, do was podchodzą 3 urocze damy. Bardzo wyperfumowane. Każda ma bladą twarz z różowymi polikami, fryzury na wielkie loki zrobione, ubrane tak, żeby mocno ścisnąć się w pasie i wywalić działa na warony. Fantastycznie kobiety pachną i podchodzą do was. Witamy, słodziocy, czy chyba dopiero przyjechaliście do miasta, prawda? Co tam cię pijanego? Chodźcie gdzieś może. Na miasto uderzymy? Nie, kolega jest schody, musiał go do świątyni zabrać. Ale może poczekaj jeszcze. Nie, myślę, że chyba musimy iść do świątyni. Jako, że on nie jest zainteresowany, do ciebie od razu podchodzą 2 kobiety. I kładą ci swoje ramiona na swoje dłonie na twoich ramionach. Czy ja już zdążyłem wyjść? Co? Czy ja już zdążyłem wyjść? Tak, tak, akurat wychodzi, jak oni już 3 kurtyzanami rozmawiają. To jak? Tak bardzo rozmawiamy. A bo... A nie, u co? Kolega się brzydzi, dam. Kolega woli... Co? No, tak. Jakby pani 2 tygodnie nie żyła. Nie mam je. Taki uraz z dzieciństwa, kiedyś jedna dama go bardzo mocno biła. Mamy specjalną zniżkę dla stróżów prawa. Później. Ale... W którym przybytku można panie znaleźć? No, gdzie macie ochotę spędzić miły wieczór? Aha, no dobrze. Na razie musimy do świątyni, bo kolega umiera. Później najwyżej znajdziemy, panie. Kolega umiera. Chyba stęsknoty za kobietą. A znamy taką jedną. Depilujemy jej brodę. Otwieram jedno oko. To jak tylko przytomnieje, to... No, w skarbeńku. To by już sobie znajdziemy innych. I poszły. To gdzie teraz, proszę pana? Do świątyni Szeli. O, to tutaj blisko. To ten duży budynek z białego kamienia. Tam mają też ogródek i tam robią zioła. A tam mnóstwo teraz jest ludzi z tych wiosek. Uchudcy. Możesz iść i mówić jednocześnie. Dobra, więc idzie. Zaraz się pokonamy, czy może. Tak jest. Idziecie kawałek dalej. To jest dosłownie ta sama ulica. Po prawej stronie widzicie cmentarz. Budzisz się i widzisz, że jesteś na koniu wwieziony na cmentarz. No! Ja tak kładę mu rękę, to tak. Będzie dobrze. Tak. Widzisz grabarza z łopatą na plecach. Tak. Ale poznajesz to znajomy grabarz. Tak. On jest martwy. Nie jestem martwy. Co z nogą? Już prawie nie żyje. Strzechował. Ale jak już przechodzę, to rozglądam się koło tego cmentarza, jak to wygląda. Jak cmentarz. Jakieś zamki, jakieś bramy. Słuchaj, jest bardzo dobrze otoczony, jest ogromny. Słuchaj, aż faktycznie nie wiesz, już się robi trochę ciemno, więc aż nawet nie widzisz końca tego. Mnóstwo żałobników chodzi, jak samo kapłanów morale i także zwykłych odwiedzających. Akurat jakieś nabożeństwo jest odprawiane, a po lewej stronie jest świątynia Mora.
tak nie patrz na te. Duży kamienny, z czarnego kamienia budynek. Dla niego tak wesołe miasteczko. Dla ciebie jak urząd pracy. Dopiero co bitwa była, to jest tyle typów, że są na pewno tanie. Tak nie zarobić. Idziecie dalej, tak? Ceny niskie. Słuchajcie, i wchodzicie na ogromny plac, jest mnóstwo modlących się, ale i bezdomnych, chorych, wielu żałobników, wielu trendowatych, którzy zrobili sobie ten plac, przerobili na swoją własną lepiankę. Jest ich tutaj całe mrowie, ale głównie oni siedzą i spędzają ze sobą czas. Idzie i oczywiście mnóstwo misek w waszą stronę drewnianych jest, żeby tylko coś wsypać. Dobra, ja pan im nic nie daje. To darmo zjady. No, nie to, co ci co uczciwie zarabiają. Ja przynajmniej pracuję, prawda? No, oczywiście. Dobra, ja poczekam tutaj z koniem. Może wejść z czarodziejem, to ty jako strażnik dróg, on jako uczeń, może byście mieli lepiej przekazać ten i pogadać z tam, wiecie. Dobra, dodaję tą sakiewkę krasnoludę jeszcze. Co? Ja przypilnuję konia, oni wejdą jako stróże prawa i co czarodzieja, żeby mogli lepiej zagadać, powiedzmy. Dobra. Tak bardzo lepiej. Podjeżdżacie pod świątynię Szali. Nie jest ona tak wielka jak świątynia Ulryka czy świątynia Sigmara, które widzieliście z daleka. 15 mówisz? No to za amputację 15. No, to sakiewka krasoluda? Tak. Złoty. A ty stawisz chwytoność jeszcze akurat. Wiesz co, na ten dzień się budzę. Właśnie pytanie, jaką ofiarę chcemy dać. Słuchaj, tu już jest 9, jeszcze linii jakieś. No właśnie, tylko że jak wydamy na ofiarę, a będzie to nieskuteczne, to potem nie będziemy mieć na amputację. No to wtedy już wszystko w rękach chirurga, nie będziemy mieć na amputację. No. A to jakaś duża filozofia, jak podnoko obciąć? No nie będzie. Napisał jakby co, że lewatywa może tylko zaszkodzić. Któryś z francuskich królów przedawkował lewatywę i umarł. No, ale raz dziennie to nie grzech. Bo się nie nawadniał. No dobra, to wchodzimy. Dobra, a jakby... No się nawadniał, tylko nie od tej strony. Słuchajcie... Od dupy strony. Budynek nie jest tak wielki, ale zachwyca was architekturą. Widzicie piękne rzeźbione marmurowe fasady. Obok całej świątyni jest szpital, widzicie także jest ogród, ale tak jak właśnie mówił dzieciak, jest całkowicie przepełniony. Ponieważ w ogrodzie nawet są porozbijane namioty. Wchodzicie do środka i od razu ten zapach bezdomnych i chorych uderza was w nozdrza. Mnóstwo kapłanek Szali powolnym krokiem, wiele młodych dziewczyn, naprawdę niektórych nawet bardzo ładnych, stara się pomagać tym biednym i leżącym na podłodze ludziom. Niektórzy byli zaatakowani przez zwierzę ludzi na drodze, inni są ofiarami bitwy, która niedawno tutaj była pod Wittenheimem. Co robicie? Wy dwóch tylko jesteście, tak? Krasnolud został. Nie, tak. Krasnolud jest. A nie chcecie jego, tak? Koń został z Paulusem i chłopcem. Dobra. Się połączenie. Dobra. No to... Chłopiec Paulus i Gaj. Staram się zaczepić jakąś kapłankę. Czemu? Aha. No cześć. Dobra. Zaczepiasz jakąś nowicjuszkę. Tak. Potrzebujemy pilnie pomocy. I zdaje się, że tutaj tylko siła wyższa może pomóc. Rozumiem. Proszę chwilkę zaczekać. Otoczcie się sobie na bok. Obok was siedzi mężczyzna w mundurze wiedenheimskiego wojska. Tyle, że ma amputowane nogi, miał niedawno. Siedzi miską, tak. To na dobry oddział trafi. A jak pan chociaż dwa szylingi, żebym mógł jakoś wrócić do domu. Gdzie masz ten dom? W koszarach jeszcze. Ale ile można trzymać? Dziękuję, panie. Tak z wojska to chociaż nie jakiś bezdomny pierwszy. Dziękuję. Potem mi zabraknie tego amputacji. Jeden z tych worka dał? Szablorękich zabijaków z armii Archaona przedostał się przez mury. U jednym cięciem uciachał mi obie nogi na wysokości kolan. Zanim mój kolega Kurt ściął go o głowę. Pewnie on stracił, oby moją głowę ściął. Gdyby nie to. A wy gdzie walczyliście też tutaj? My poza miastem. Na drogę. Dopiero przybyliśmy. Cesarz w samą porę się pojawił. Dzięki Bogu, że ich przegonił. Którą bramą wchodziliście? Słyszałem, że wschodnia otwarta. Tamto niewiele się stało. Dzięki komu chcę dziękować? Sigmarowi, Ulrykowi za to, że mamy czarodziejów. Gdyby nie wy, to ta brama całkowicie wypadła. No
No ale gdyby nie tacy ludzie jak wy, to i mury by padły. Ja sam widziałem, jak te pnącza się owinęły dookoła tych filarów i trzymały całą bramę. To było coś niesamowitego. Jak podejdzie do was ta młoda akolitka, już jestem, w czym mogę pomóc? Dziewczyna całkowicie zasłonięte włosy, nawet nie widzicie jakiego koloru, a jest dość młoda. Chcielibyśmy pomóc dla tego krasnoluda. Co mu się stało? Jakaś paskudna rana. Nie dokładnie co mu się stało, ale noga mu cała śmierdzi, gnije, nie jest na siedzie. Tak, no. A i tam jeszcze potem w międzyczasie chciał mu niby pomocy udzielał, ale chyba bardziej mu zaszkodził niż pomógł. Chirurg powiedział, że to tylko Shelia może pomóc. Oczywiście. Odwijam jego nogę. I się zdźwigam. Czy to możliwe, żeby miał kontakt z wyznawcami Boga Zarazy? Czy to możliwe, żeby miał kontakt z wyznawcami Boga Zarazy? Kto to wie tych zwierzę ludzi? To może było coś tam paskudnego. No to wszystko chaos jeden. Wiecie panowie, oto jedynie tylko ja jestem do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie, żeby to było zrobione szybko i co łaska. Ja by oczywiście zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie świątyni, no i to wszyscy wyżywieni, wszystkich bezdomnych pożera też pieniądze, jesteśmy na to przygotowani. Tak? Tak. To może ja oddam się do matki przełożonej. Taką mamy nadzieję. Tak. Wystarczające. Kim jest ów krasnolud? To jest... Ochroniarz. Ochroniarz. Dobry krasnolud. Tak? Bym powiedział dobry człowiek, ale przecież to... Rozumiem. Ale bardzo podobny. Nerwowy jak to krasnolud. To proszę poczekać. Dobra, kobieta poszła. No. Co? Ja w tym czasie modlitwę do szali o uzdrowienie. Ja przeliczam finanse. Ten żołnierz mówi, jak widziałem już coś takiego. Gdzie? Przy zachodniej bramie atakował jeden taki czarodziej od Nurgla. No, jak to się skończyło? Skończyło się tak, że na szczęście zostało powstrzymane, ale gdyby nie szalianki, to byłoby naprawdę bardzo słabo. Tu przechodziło mnóstwo z takimi ranami. One potrafią to, ale jeszcze, żeby to trochę was będzie kosztowało. Licz tam, chłopcze, licz, bo to was kilkadziesiąt koron pewnie wyniesie. Ile? Oddam nerkę za nogę. Może zobaczmy co. Słuchajcie, jakby co widzowie, możecie dawać kolejne propozycje na spotkanie na mieście. Tylko nie dawajcie propozycji ceny. Tak. Ile to masz koron? Karol, modlitwa kwadrans, możesz sobie rzucić, 0,1. No dawaj, może oszczędzimy trochę koron. Dobrze by było. Nagle Karol i uleczyło cię do maksa. Tak, właśnie tak. Nie, gdzie tam? Jeszcze pech. Przychodzi młoda akolitka. Matka przełożona zgodziła się, żeby się modlić. Nie liczę przy niej oczywiście, ale... Tak. Idziecie do niej. Tak. Słuchajcie, niesiecie go do oddzielnej alkowy, gdzie jest większa sala szpitalna. Ale widzicie, że kilka łóżek jest nawet pustych, co dziwne, bo przecież na zewnątrz jest tyle ludzi potrzebujących. Ale po ubraniach, które wiszą... Słuchajcie mnie? Tak, to po ubraniach, które wiszą. Po ubraniach, które wiszą na hakach, widzicie, że stąd są bardzo ludzie szlacheckiego pochodzenia. Mhm. I oficerowie wojskowi. Starsza kobieta, średniego wzrostu, już trochę pomarszona na twarzy. Witam panów, Gilberta jestem. Podobno macie sprawę niecierpiącą zwłoki i jesteście gotów jakąś ofiarę złożyć większą na świątynię. Tak, sprawa jest... Siostra Bertrida mówiła, noga wygląda dość poważnie. Tak, wydaje mi się, że wygląda dość paskudnie. W miarę naszych możliwości oczywiście, ale nie podstąpimy. Tak. Może jak na ślubach, no co łaska, ale nie. A co siostra ma cennik? Tak, oczywiście. Paragon weź chociaż. Rozwinęła to. Na firmę. Ja rzuciłem tutaj 10 swoich, 9 jego. Powiedzcie mi tylko, co mu się stało dokładnie. To już kolegą powiedzieć mi przed takie było. Małe stworzenie takie okrągłe go ugryzło. Leśne jakieś stworzenie? Nie, to było coś paskudnego, co wyszło z jakiegoś z ciała. Więc to na pewno był chaos.
Bardzo przepraszam, ale chyba pan jest członkiem gildii, tak? Tak, tak. Tak. No to... Znaczy nie gildii, ale uczony jest. Rozumiem, ale to czy to było jakieś magiczne stworzenie? Znaczy wydaje mi się tak, że to musiał być jakiś pomniejszy demon. Coś nawet. Takiego. Tak, nawet. Coś takiego. Dobrze, w takim razie może powiem wprost, czy są panowie godni złożyć datek w wysokości około 20 złotych koron? Tak. Tak, jesteśmy jak najbardziej. W takim razie siostra Bertrida was... Dobrze, 20 będzie. Oczywiście. To w takim razie my się nim zajmiemy. Ile dajesz? Po prostu, wiesz co, ten będzie na pewno ponad 20. Dobra, okej. Okay. Też w takim razie wszystkich nie, nie będę dawał. To proszę załatwić to siostrą Bertridą. Twoich nie. Odwiedźcie przyjaciele za jakieś 30 minut. Dobrze. Dobrze, to ja tam 6, w takim razie to jest 12, 9 jego, to jeszcze z naddatkiem. Dobrze. Z napiwkiem. A, wychodzicie z siostrą Bertridą, tak? Tak. Dawa, tacę, nasypaliście. To niech nie mówi, że obrzępolony. Bo to jest to łaska. I teraz też tak weźmie, tak... To chyba jeden jest. Jakaś lekka ta sakiewka. Ale przeliczyła, zobacz, jak nieufna. Tak. Ja przeliczyłem. Jak nabija na kasę. Słuchaj. Wychodzicie do Paulusa. No. Rozwąsami. Co? No teraz żył? Wszystko w rękach bogów. Tak. Było drogo, ale taniej niż myślałem. Więc... Taniej niż chirurg. Tak, to właśnie. O ile są pensy, już tylko jednego zgarnąłeś. Tutaj już... Jeden tak się potoczył i tam między ludźmi... Tak... Ciężką stopek też miał. Jedna osoba zginęła. Ty, młody, masz jakieś wtyki w mieście? A co potrzeba dla pana? Szukamy pewnej osoby. Aha. Która mogła wejść do miasta w przeciągu na przykład 2 dni. Krasnolud, jednooki, z jakimś dziwnym rusznicą albo z czymś takim, z jakąś bronią palną. Miał na pewno ze sobą jakieś zwłoki. Znaczy mógł mieć. Mógł mieć ze sobą zwłoki. Dobrze. Jak się nazywał? Skarskin. Krasnolud, Skarskin, jedno oko. Tak. Zwłoki, rusznica. Tak. Mogę popytać. No to popytaj. Zapłacimy na pewno dobrze za informację. Tak, tylko ten, wiesz tam. Ale tam on chyba zaprowadzi panu do karczmy. No tak. Tylko poczekaj chwilę. Jeszcze czekamy. Tylko tak do karczmy ze stajnią. I do jakiegoś sklepu, gdzie mogę czyste ubranie kupić. Po co jest czyste ubranie? Jemu trupem śmierdzi. Co? Nie trupem! Amoniakiem! Jakieś dziwne żółte plamy mam na ubraniu, nie wiem o co chodzi. Może wyproszek do prania. O, to by było. Albo woda z kamieniem. Czekacie jakieś 20 minut, po których wychodzi Trondri, idzie o własnych siłach. Troszkę się chwieje, ale idzie. Całą nogawkę ma rozdartą, więc właśnie te spodnie są już podarte. Ale idzie, przeciska się przez tych tutaj biedaków i widzisz trójkę swoich towarzyszy. O, padła kamera. W towarzystwie małego chłopca i konia. Słuchajcie, przed świętują szali. Ten się modli, więc klęka. Modlisz się, tak? Dobrze, w porządku. Chcesz rzucić na modlitwę, tak? Mm-hmm. No to rzucaj. Teraz 0-1. Tak. Mógł się pomodlić. Dobrze. Czuję się lepiej. Ty się mogłeś pomodlić, to może byś... No, trudno. Słuchajcie, jest późne popołudnie. Wkoło was mnóstwo uchodźców, biedaków. Stoicie na wielkim placu przed świętymi. Mały, prowadź tutaj karczmy. Tylko po drodze jakiś sklep z ubraniami. Dobra, to może jutro już. Nie. Tyle dni śmierdziałeś, po śmierci jeszcze jedną noc. Ale jak już będziemy w karczmie, to się umyję przynajmniej i przebiorę. Niech ten dłużej tuć na sobie twojego moczu. To oddasz do prania po prostu, no. To się nie dodaje do prania. W każdym oddasz, żeby ci ubrali. No, o tej porze już może nie być sklepu otwarty. Będzie otwarty na pewno. No, prowadź do karczmy. Jak po drodze będzie, to kupisz. Dobrze. To tak prowadź, żeby było. No, dawaj. Po drodze jedziecie, przechodzicie przez dzielnicę kupiecką. Jest tam akurat sporo miejsc, gdzie można wejść i coś kupić. Cały strój? Znaczy, no takie, nie wiem, podróżne ubranie, jak to się tam mówi, takie... Aha. Rozumiem, że tam to zabierasz ze sobą, czy chcesz to je wyrzucić? Mogę się... Znaczy, nie przebieram się, kupuję i biorę ze sobą te nowe. Dopiero w karczmie się przebiorę, jak się umyję. Dobrze. Jak się wpuszczam. Jak mnie wpuszczam.
Kurna, niby. Słuchaj, dobre ubranie, 3 złote korony. No, można, tak? Można. Okej, okay, dobra. Nagle sięgasz, patrzysz, widzisz, że nie masz sakiewki. Poproszę. God damn it. Ja też nie mam, nie martw się. Pilnować trzeba. Komu się dawałeś obciskiwać ostatnio? Nikomu. No, no, nie, nikomu. No dobra, no to... To był pobyt jakby co widzów. Ja muszę zapisywać te niki naprawdę, bo to... 10. O kurna. To się nie ma co dziwić, że ty bab nie lubisz. No dobra, chodźmy już do tej kaszy, no, by było. Upiorą ci w kadrze. Za co mi upiorą? No to tam pożyczymy na ubranie to ci pożyczę, no. Ile to będzie kosztowało? Gorsze. Też nie mam sakiewki, wiesz? Ktoś mu coś pożycza? No, dobra, idziemy. Razie, nie, na pranie tak. Jak będzie trzeba zapłacić, to wtedy. Po prostu zapłacimy. Młody chłopiec przeprowadza was pod świątynią Ulryka. Świątynia Ulryka jest olbrzymim budynkiem. Bardzo... Powala was niemalże na kolana swoim ogromem i pięknym piękną architekturą. Przed nią jest tak samo mnóstwo modlących się. Biją dzwony świątyni, ale wy omijacie to miejsce. Przechodzicie przez plac Ulryka i kierujecie się w stronę Wielkiego Parku. I dookoła Wielkiego Parku właśnie jest karczma, do której prowadzi was młody chłopak. Karczma nazywa się Oręż Templariusza. Ulubiona karczma podróżnych poszukiwaczy przygód. Szyld karczmujcie skrzyżowany korbacz z mieczem. To tutaj. To co? To on teraz chodzi i szukać tego, pytać o tego krasoluda? Nie no, rozpytaj tam gdzieś. O jakiego? A, młody, nie pytaj, ja się sam rozpyta. Nie, pytaj młody. Pytaj, żartujesz, pytaj. No, pójdę do krasoludów, się szybciej do. Popytaj. Tak, niech całe miasto wie, że go szukamy i on. No, zgadza się. Zrobimy zakład, zobaczymy kto znajdzie szybciej, on czy ten młody. Który? Jeszcze nie mam o co założyć. Chodźmy się założymy, bo nie mamy o co. Tak, honorowo się założymy. O, jak honorowo to się zakładam. Za honorowo, zobaczymy kto będzie szybszy. O przekonanie. Dobra. Ale to kto będzie szybszy? No czy... Dzieciak? Tak, czy krasnolud szybciej się dowie, czy dzieciak, no. Jak się nie będziemy ścigali, to nogami. To mogę się rozpytać. Podchodzi do was, przed tą kaszmą jak jesteście, podchodzi mężczyzna w średnim wieku, ma jedynie wąs tylko tutaj i szatę na sobie, ale kaptur ma odsłonięty. Bardzo przepraszam panów, czy przypadkiem panowie nie wieźli dzisiaj krasnoluda, któremu strasznie śmierdziała noga? Czy to może pan? Może ja, a co? A kim pan jesteś i po co pytasz? Ja, proszę pana, mam na imię Max i ja jestem znanym w mieście alchemikiem. I bardzo by mnie interesował zakup tejże nogi. Płacę złotem. A nie potrzebujesz sobie zębów nowych zakupić? Nie, proszę pana. Jesteś pewien? Dobrze, to ja może porozmawiam z pana właścicielem, dobrze? Moim właścicielem jestem ja sam. Proszę pana. Lepiej niech pan już pójdzie. 50... Gościu! Zaraz sprawdzę, czy ta noga się nadaje do kopania po dupie. Chwileczkę, jestem imperialnym magistrem. 50 czego? Jestem imperialnym magistrem. Atak to jest atak. A to taki się inaczej w dupę kopie? Lepiej... To jest atak na szlachtę, proszę. Lepiej... A to jest atak na mój honor i zastanów się, że jest gorsze. Dobra, panie Max, pan się oddali lepiej, bo kolega nerwowy. Zresztą ta noga już jest zdrowa i wyleczona. O! Przykro. Dobra, chodźcie. Bardzo. Ja idę 70. W Idź pan. Idę jest tak topór. I wbił sobie w nogę. Tak. Świeżo wyleczoną. Z infekcją od razu. Szyko. Wchodzicie do środka. Tak. Dziakowi jeszcze szylinga daje. Konia ten do tak, tak, będzie tutaj czekał na zapleczu, jest to do. Ja bym dobrze, bym się zastanowił. A ty jak się czegoś dowiesz, no to wiesz, gdzie nas szukać. Dobrze, tutaj będę. Dobrze, wszystkie się dowiem. Taki sakiewki, taki dźwięk. Tak. Jest bogatszy ode mnie. Po dzisiejszym dniu na pewno. Co, wchodzicie do środka? Tak?
Nie no, postoimy tak, jeszcze tak. 10 minut, popatrzymy. Chłopak odprowadził konia, wy wchodzicie do karczmy. Karczma, o, w końcu karczma. Mnóstwo wiszącego oręża na sianach, to od razu przykuwa waszą uwagę. Tu gdzie niegdzie sieć, tutaj trójząb, albo pełna zbroja płytowa stojąca na honorowym miejscu. Jest kominek, piecze się coś, jakieś dobre mięsiwo. Mniej więcej połowa stolików jest już zajęta. Po lewej stronie jest szynkwas, na którym suszy się mnóstwo kiełbas. I za szynkwasem stoi mężczyzna, który do was od razu... Witam podróżnicy! Od razu zatrzymaliście się na długo? Ja jestem Udo. Może poznaliście mojego bratanka? Zapraszam, śmiało, śmiało, chodźcie tutaj. Nie macie za dużo bagaży. Dostajecie na noc? No tak, pewnie, że tak. Tak. Co potrzeba? Jak droga? Skąd przybywacie? Po kolei. Droga w porządku. No. Przybywamy z daleka, potrzebujemy pokoju i strawy na dzisiaj. I kąpieli. Załatwione. Tak, i upiać ubranie, koledzy. I porządne mycie. Bądź tak nie zaciąga lepiej. I igłę z nicią. Pokazuję na nogawkę. To może być ciężko z tym, ale kąpiel da radę załatwić. I co, proponuję po dwie takie kiełbasy na głowę. Oj tak. Bardzo dobrze. I jasne piwo oczywiście. A dla mnie ciemne. Pokój czteroosobowy? Tak. Dobrze. Bardzo proszę. Proszę sobie zająć tamten stolik przy oknie, ma bardzo ładny widok, a ja już dla panów wszystko szykuję. A ile ten pokój będzie kosztował? Proszę pana, w obecnej sytuacji, kiedy mamy najazd bardzo wielu gości, kosztuje łóżko 8 szylingów za jedną noc, za jedno łóżko. Jako, że mamy pokój wspólny, więc w sumie to będzie kosztowało 30 szylingów. Chyba, że dodajemy jeszcze dzisiejszą kolację, razem będą 2 korony. A jakaś może zniżka dla strażnika dróg? Jakby nie tacy jak on, to nie byłoby tylu klientów. Rzuć na targowanie, czyli na połowę. W każdym razie, jaki macie plan dalej? Wiesz co? Znaleźć tego krasnoluda, odebrać mu zwłoki i ruszyć do gildii dalej czarodziejów? Czyli tym tak, właśnie, no właśnie do Aldorfu. Po pieniądze. Być, ty będziesz do Aldorfu, no właśnie. Z ciałem. No tak. Znaczy z tego co pamiętam, to akurat amulet był ważniejszy. A ciało to jak dobrze pójdzie. Marcin numerki podaje 4. I tam czeka nas sowita nagroda. Tak, no właśnie. Będziemy się kąpać w złocie normalnie. Tak, kąpać. Pierwszy... Tobie się przyda. Ty już się wykąpałeś w złocie. Sam tego chciałem. Tak, wystawiłeś się na strzał po prostu. Wszedłem 7. Numer 7. O, słuchajcie, i urocza kelnerka o imieniu Hanna przynosi wam wasze kiełbasy. Każda kiełbasa paruje, obrzucona jest przypieczoną cebulką i dostajecie jeszcze kufle piwa. Ciemne i jasne. No. Dobrze. Te biorę sobie ciemne. Ławię ci rękę. Jem, na razie mam pełne usta. Dobrze. Jecie sobie. Bardzo miłej atmosferze. Przepyszny posiłek. Jest wam cieplutko, przyjemnie, aż nie chcecie wyjeżdżać i jechać do Aldorfu. Co chwilę ludzie wchodzą tutaj, wychodzą. Już na to nawet nie zwracacie uwagi. Aż w końcu, w którymś momencie, do waszego stolika przesiada się 2 mężczyzn, podsuwają sobie krzesła i siadają. Obaj są brodaci, mają na sobie skóry wilków, siadają przy was. Jeden ma usztywniony twardymi skórami kark, a drugi wygląda jakby przeżył pożar. Ma całą skórę popaloną. Siadają. Ten, który ma usztywnioną szyję, patrzy na ciebie. Gdzie jest ciało? Ciało gdzie jest? Nie pluj mi na kiełbasę. Skurwysyny. Stara wilczyca chce ciało i amulet teraz. Nie mamy. Straciliśmy. Macie czas do świtu. Albo przyjdziemy po was i już tym razem się stąd nie wygrzebiecie.
Jeszcze chyba się nie nauczył. Chyba się nie nauczył, nie. Co? Nie bolą plecy? Myślisz, że ten kołnierzyk ci pomoże przed skręceniem karku? Ciało. Będą dwa za chwilę, jak stopnie pójdziecie. Jutro będą cztery. Wstają? Umiesz liczyć. I wychodzą. Po co ci karczmasz? Wszystko w porządku? Tak. Jakieś mędy pan tutaj wpuszcza do karczmy. No a wie pan, wszyscy mogą wejść. No właśnie widzę. Jest tylko, nie chcę żadnych kłopotów tutaj. No na pewno nikt z naszej strony. Przydałby się ochroniarz tutaj. Przychodzą wieczorem. Tak. No zazwyczaj wieczorem są burty, jak już goście sobie trochę wypiją. Albo jest mecz. Wiecie, jakby co, załatwiajcie sprawy na zewnątrz, dobrze? Mhm. Nie ma toalety w środku? Nie, dobrze. Tak. Karczmasz Udo odchodzi, zajmuje się swoimi sprawami. Pięknie po prostu. Nawet jednej spokojnej nocy nie można mieć, nie? Wyszedłem za nimi, od razu się nim zajął. Po co czekać do rana, jak teraz można się mi zająć? No i to pewnie jest więcej niż dwóch. Jak ty zaczniesz wszczynać burdę na ulicy, to ciebie zamkną i posadzą, a nie? Tak, to że stanę. No, to jest